Siemanko, 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 mordeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony gra, PlayGames się kłania, a to jest kolejny odcinek z gry Ski Jump Deluxe z 2 na moim kanale. Wspominam o zostawieniu łapeczki w górę pod filmem. No i co, a już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobrze. No i na początek sobie przejdziemy do Pucharu Świata, ustaw uczestników. Ja skoczę Kamilem Stochem, tu mamy Hobbit, zrobiłem według mnie najlepszych, Piotr Żyła, Peter Preuss, Cenę Preuss, Domen Preuss, Timmy Zajs, Dawid Kubacki, Johan Andre Forfang i Wojciech Sakala. Oglądaj skoki przeciwników. Nie, mi się wydaje, że nie. Że nie będziemy. Wybierz skocznie, to sobie damy. Bo te rozumiem, że mnie mieli, bo ja tu nie grałem. No to sobie Korea damy. Kazachstan. Ukraina. By z tym zdążyć wszystkim. Dania. I tutaj jedną. Australia. Dobra. No i skocznie Australia. I Kamil Stoch, reprezentant Polski. Zobacz jaka skocznia. Jak się jedzie tak w dół w ogóle. Jaka to skocznia na prawdziwą. No. Są w Australii skocznie. To jest ciekawostka ode mnie. Że są w Australii skocznie. A wiecie jakie? Jeszcze miałem lecieć ja. Mówię, że coś mi daleko będzie, a tu jeszcze. Że są w Australii skocznie. Chyba K130. Nie, sorry. K30 chyba. Jak się nie mylę. W Nowej Zelandii K50 chyba, albo K40 jest. To wiem właśnie też. Taka ciekawostka. Ale gdzie w Australii skocznie, zobaczcie. Dobra, lecimy. Trzeba idealnie utrafić. Idealnie. Bo to się leci nieziemsko. No, gra fajna. Też są drzewa jak w Ski Jump. Łe. Jak w Ski Jump Deluxe 4. To są drzewka. Bardzo fajnie. Niech to wygląda graficznie. No i kto jest pierwszy? Piotr Żyła. I to nas cieszy, proszę państwa, najwięcej. Peter Preuss, Domen Preuss, dwóch braci Preussów, zobaczcie. Ale Piotrek, dobrze. Fajnie się gra właśnie w tą grę też. No i Kamil Stoch. Zobaczymy, co nam pokaże na tej skoczni. Tu się skacze całkiem inaczej niż na tam, czyli dłużej to, więc... Tu się liczy mocno. Tu się nie liczy mocno, też wybicie jak tam. No i Piotr Żyła, zobacz, jaka forma, no piękna. No Kamil tak słabo, no zobaczcie, no. Oj, ten nasz Kamil. Wysoko, wysoko, nad ze skokiem się położyliśmy, no, ale nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma takiej odległości, co żem chciał. Powtórki nie oglądamy. Ukraina. Ale jest czwarte miejsce, moi drodzy. Jest dobrze. Bo jest czwarte. No a pierwszy Piotr Żyła. A cały ranking Pucharu Świata... No to jest pierwszy Piotr Żyła. Zobaczcie, ile punktów traci do... Traci Domen Preuss do Piotra Żyły. No skocznia Dania, no. Też fajna skocznia. Jeśli chodzi o tą serię, ją będę nagrywał bardzo długo. Tą grę. Aż do końca Pucharu Świata, czyli do marca. Deluxe Ski Jump 4, no nie zaczynam, o mam tyle tych gier zaplanowanych, że to jest za dużo właśnie. Dzisiaj też będzie właśnie gra Grid Auto Sport. I tak będzie nagrywana co jakiś czas, tak może nie co codziennie, jeszcze ten farming, ja, Euro Truck, Mad Runner. Trochę tego jest, a jeśli coś ze skokami, no to proszę bardzo, jest. Proszę oglądać, graficznie fajnie to wygląda.
No śnieg, fajny, 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 fajny. Chłop! No teraz, no daleko to jakoś nie będzie, no wybitny skok, no słabiej niż wtedy nawet. Ale noty, zobaczcie, jakie dobre. Siódme miejsce, proszę państwa. Ósme miejsce, nie jesteśmy ostatni w Pucharze Świata, no Piotr żyła, zobaczcie. No. Piękna klasa Piotrka. Będzie na pewno szczęśliwy. No i Kazachstan. Na tej skoczni już wam mówię, że nie skakałem jeszcze. Jeszcze to, więc może być kiepsko. No właśnie, no właśnie. Może być kiepsko. No jest. Tylko jak tutaj powtórkę obejrzeć, to ja nie wiem właśnie. Jak tutaj obejrzeć powtórkę, moi drodzy, nie wiem. Ale upadek. Ale tyle samo my skoczyli to, więc by było tyle samo punktów. No i tu ostatnie miejsca. Piotrek, no pierwszy, no jaka forma dobra. No proszę państwa, no 100 punktów. Prowadzi. A Johan Andre Forfang. Słabo. Mamy ósme miejsce, nasz Kamil Stochman. No i teraz Korea. Skoczka Korea. Proszę państwa, Korea. Graficznie. A wiatr, no z tyłu, gdzieś tak na skos mamy bardziej to, więc nie wiem, jakby to mogłem powiedzieć. Trzeba się tak, by jak najwyżej nad skokiem, ale nie ma. W Korei chyba nie skakałem jeszcze też właśnie, bo ja tak w gry nie gram. Poza odcinkiem, aby patrzeć, czy mi tam działają. Deluxe Ski Jam 4, no czy będzie latem? Tego nie wiem też. Tego też nie wiem. Może jak będzie jakaś seria też, ale to później. Że będą gry na telefon będę nagrywał. I będziemy mobilkami, co ze skokami, bo tu jakieś gry mam. Takie fajne właśnie. Fine, ski jump. Takie różne mam fajne. Gry na telefon, jakieś mobilki byśmy się pograli. Takie symulacyjne, fajne. No i kończymy Puchar Świata, moi drodzy. Jeszcze no, czas mamy. To więc skoczymy sobie w treningu. Zobaczcie, ile. Piotr Żyła, pięknie. Peter Preutz i Domen Preutz. I cenę. Zobaczcie tych braci Preutzów. No tu właśnie tak coś widzę, że dam dużo Słoweńców, coś tak. Bo tych braci Preutzów tak chciałem specjalnie. No i Polaków trzech. No, to może być Czecha jednego, Norwega jednego. No. Puchar Świata. A tu więcej przeciwników się nie da ustawić, to co tam. Studio, a może tu są powtórki, zobaczcie, no. Zobacz powtórkę, zobaczymy. Faj, fajna. Tylko jak tu zacząć, nie? Ej, fajna ta powtórka. No, fajne to. Ale lepsze niż Deluxe Ski Jam 4 nie jest. Wiadomo, bo to ile lat jest różnica, moi drodzy, ja ile lat. No, jeszcze trening sobie zagramy. Na takiej dużej skoczni jakiejś. Słowenia, proszę państwa. A może to z planica, bo coś mi tak przypomina wyglądem. Nie wiem, właśnie. Coś mi tak to przypomina wyglądem, proszę państwa. A wyglądem, ale leci daleko, leci, lecimy, lecimy. Będzie na daleki skok, proszę państwa. Nie. O, jaki wiatr, zobaczcie. 3,5. No to wiatr był mocny, proszę państwa. Dobrze. To ja myślę, że ostatni skok, to ja myślę, że był